było samo. Słuchaj na górze. Jasne, słuchaj na górze, cicho. A to spadło. No. No, słuchamy. Jasny gwint. Ja mam ciało już. No, ja też. Słyszeli? Zobaczcie te... Kurde, coś tam się dzieje. Witam. Dzisiaj nagrywamy z takiego mrocznego miejsca, znanego już na całym świecie, w Polsce, a może na świecie też. Jest to nawiedzony las w Witkowicach pod Krakowem. To jest dzielnica Krakowa. Tutaj zaraz wam przytoczymy historię. Taka historia najbardziej znana to jest taka, że 9 studentów tutaj po zakończeniu na imprezę się tu wybrała. I zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. A z czego się bierze, że ten las jest nawiedzony? Z tego, że kiedyś tu była osada Mirena, tak to się nazywało, Mirena. Tak, była to osada pogańska, w której tutaj poganie odprawiali różne czary, czarną magię, znaczy rytuały różne, tak. Dla Bogu. Niedobrego bóstwa. Bóstwa, nie było napisane jakiego? No. Bóstwa. I podobno gdzieś tutaj mieszkańcy pobliscy, w XVIII wieku tam było, tutaj wchodząc do tego lasu, to widzieli mgłę, tak? Jak to zieloną. Zieloną mgłę i tańczące, poruszające się drzewa, trochę dziwnie było napisane. I znaleźli tę osadę gdzieś tutaj i ją zniszczyli. Spalili. I ten las jest niby nawiedzony przez to, że poprzez te wszystkie obrzędy, które tutaj odbywały się w czasach tych, gdzie tu poganie po prostu mieli tę osadę, nasiąkło, ten las nasiąknął. Dużo samobójstwa było i tak dalej. No nie wszystkie informacje wiadomo, można potwierdzić tych studentów, nie można, bo nie ma żadnej informacji. Część są legendy, część nie, ale o tym właśnie chodzi, że zawsze przyjeżdżamy i badamy takie miejsca. No. Dobra, no to my już nie przedłużamy i zaraz załączymy K2 i przejdziemy się taką ścieżką tutaj kawałek i zobaczymy, jakie będą mi odpowiedzi i czy coś nas tutaj postraszy. Dobra, bo zobaczcie, tak tutaj mamy taką ścieżkę. Tu sobie płynie jakaś fajna rzeczka. Nie wiem, czy tam widzicie. To widzicie. Tak, ja też weźmie też K2. I zaraz zobaczę, mamy w trybie samolotowym oczywiście telefony. O kurde. Ty zobacz. Chyba już przestała działać K2. Baterii nie ma. Ale weźmy bydło w nawiedzonym domie, nie? Czy nie wyciągło coś z tego energii, ale ona była słaba, bo na ostatnim filmie... Się nie wiem, bo mi tam K2 w ogóle nie zadziałała. No to chyba nie będzie działać, zobaczcie, nie działa nic. Ale ty mówiłeś, nie? Bo mogą sobie pobrać baterie. Z baterii, więc... tak. Więc mamy mi drugie urządzenie. Odpowiedzi tam były, równe... Dobra, to nie ma sensu. Ono pobrało. Dobra, mamy te urządzenie, musimy się zgubić na tym. Czy ja mogę z tym poda zmienić baterię, ale to nie, bo nie mam śrubokręta. Dobra. Albo załącz, może coś się pojawi, no bo niby nie widać, wiesz, ale czasami może... Wy się nie świeci? Jeśli nie świeci, a może coś będzie. Tak leciutko. No, to, ale może się tam coś, no nie wiem. Jeżeli jest tu ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować, proszę, zbliż się do nas. Czekaj, załączymy na razie spirit takera. Albo przemów do nas. Mamy takie urządzenie, które zawiera słowa, możecie... wybierać z tych słów. Jedno z tych słów wybrać i z nami się skontaktować w taki sposób. Dobra. Albo zbliżcie się do nas. Nie wiem, czy taka dwójka coś będzie pokazywać, no ale dobra. Mnie najbardziej to interesuje, jakbyśmy dostali potwierdzenie tej osady. Tak, to tak. To by było mega. Teraz mamy to takie rozgałęzienie, jak widzicie. Idzie ktoś. Idziemy dalej, nawet o tej porze ktoś tutaj chodzi. A nie Co?
Abrahama. Czy jest tu tutaj ktoś z nami? Czy chciałbyś się z nami ktoś skontaktować? Proszę. Bliższym się do mnie. Patrz na tą glinę. No, kawałek jeszcze odejdziemy i to tak nie będzie. Jak coś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie cisza. Na głos, znaczy na speed talkerze też nic nie ma. Żebyśmy się tu nie zgubili w tym momencie. Ale mamy GPS-a, jakby co. Mogłbym się gałęzie. Też latarkę tylko? A nie, masz, tu masz. Cztery. Coś się tam dzieje. Nic to nie widzę. No było ciekawe. Ile was tutaj jest? Czterech? Czy to wy teraz połamaliście te gałęzie? Wy wydajecie te dźwięki? Czy to was słyszymy? Jest ścieżka jeszcze jakaś, ale zobaczcie, jaka ścieżka, kurde. Nie no, naprawdę ten las tu jest obszerny. Znaczy, co bym zobaczała, bo nie będziemy zbadać, tak, nie tak. Będziemy tak iść po prostu. Prosto i potem się wrócić. Bo... Dobra, masz, albo... Dobra, ja to wezmę. Schopię już. Cztery, co znaczy te cztery? Liczba cztery. Co ona oznacza? Stawimy zaraz tu, może gdzieś nam poda i na środku staniemy. Ty patrz. Robili zaklęcia. Jasny gwint, zobaczcie, to jest niemożliwe. Jednak. Była to osada pogańska, tak? Kiedyś. To jest niemożliwe. Ja. Jeszcze mi nigdy nie padło na tym. No bliż zaklęcia mi jeszcze nigdy nie padło. Teraz tu już mamy też nawet koniec chyba. No dobra, no tu sobie zostaniemy. Aha, tu mamy, zobaczcie, już koniec. Tu sobie możemy skupić gdzieś, bo nie będziemy łać po całym lesie. Jak ktoś ma przyjść, to przyjdzie do nas i będzie nam odpowiadał na nasze pytania. Oto wiecie na... Latarka. Ty, ja latarkę zaświeciłem teraz. Latarka. To jest niemożliwe. Ale mamy dzisiaj, kurde, dwa akumulacje. Ciekawy dzisiaj wypad. Dzień, tak. No. Jest długi wypad i to mamy bardzo ciekawy. Słyszysz? Może jakieś zwierzęta? Ale no, to jest las. To jest las, więc nie też takie... Grać troszkę. No, dobra, będzie nas to straszyć. Co ja chciałem powiedzieć? Odpowiedzcie na pytanie, czy tutaj była osada? Czy tutaj była pogańska osada? Czy możecie mi odpowiedzieć na to pytanie? Kurde, co zjedzą za światem. A możecie się zbliżyć do mnie? Czekaj, to może gdzieś położę. Tutaj na środku położę takie urządzenie. Czy możesz się zbliżyć do niego? Czy możesz się do niego zbliżyć? Podejdź do nas. Bliżej tego urządzenia czarnego, które postawiłem. Możesz to zrobić dla nas? Anioł. Anioł. Jestem. Nie wiem, czy tam coś nie przyleciało koło tego. Czy się nie zabierz? Możesz przestać? Zawiesiłeś się?
sobie, że to podwójka nie działa. Nie. Nie. Jak świeciów, to nic nie widać. Jak nie. Mam to w ciemności, to jest. To jest nim. A możesz być się tego drugiego urządzenia? Potrafisz dotknąć tej piłeczki. Czy przestanie świecić, proszę, dotknij tej piłeczki. Spytam jeszcze raz, czy była tutaj osada pogańska? Wiemy, że tutaj zaklęcia odprawiali, rytuały. Czy jest to prawdą? Czy jest to prawda? No jakby potwierdziła. No. Tak, tak. No. Czy zaginęli... Cały czas to się reaguje. Czy zaginęli tutaj studenci? Czy zaginęli tutaj studenci? Dziękuję za rozmowę. Zmowę. Ja też dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Tak. Czy jest to tylko legenda? Czy zaginęli tutaj studenci? Jesteś tutaj? Jesteś tutaj z nami, tak? Dziwnie się to czuję. No. Odpowiedzi na tych spiritorkach, że na razie jest. Airpod się odzywa cały czas. Nie wiem, czy coś. Czy możesz powiedzieć, jakie rytuały były tutaj robione? Cisza na razie. Czy dochodziło tutaj do samobójstw? Taka złowroga cisza. Ja. To łamiące się gałęzie jeszcze. Co? To łamiące się gałęzie. No. Do tego. Jesteś tutaj z nami jeszcze? Pies oznacza też zło, nie? Czy jest tu coś złego z nami? Czy jest tu coś z nami złego? Jest tu ktoś z nami? Kobieto, czy jesteś tutaj z nami, tak? Widzisz nas? Widzę. Czy była tutaj osada? Była. Czy zaginęli tutaj studenci? Nie. Czyli ta historia jest legendą, tak? Zapraszam. No, ale to co było tak. No. Czy jest tu coś złego? Czy jest tu coś złego? Jeszcze raz zapytam. Jest anioł. Co znaczy to słowo anioł?
chroni nas anioł? Czy dochodziło tutaj do samobójstw? Czy ten las sprawiał, że tutaj samobójcy odbierali sobie życie? Ile was tutaj jest? Czy wy dotykacie tego urządzenia? Czy stoicie koło nas? To was słyszymy w tym lesie. Tak. Jesteście poganami. Tak. Czy jesteście mieszkańcami tej osady, tak? Jakie rytuały odprawiali się tutaj? Matki. Czy była to czarna magia? Możecie teraz zaszeptać? Czekaj, wyłączę tylko to. Cały czas się odzywa ten empot, jak widzicie. Teraz nie wiem, czy to ja przyszedłem. A to tak działa? Nie, no, to zobaczcie, ale czekaj, zaraz zobaczymy. Zobaczcie. A podejdź bliżej trochę, bo wtedy... Nie, nie, to się zapaliło samo. Słuchaj na górze. Jasne, słuchaj na górze, a to spadło. No. No, słuchamy. Jasny gwint. Ja mam ciało już. No, ja to. Słyszeli? Zobacz, zobaczcie te... Wiem, że to jest las, ale... Ta piłeczka się sama zaświeciła. Znaczy ktoś ją zaświecił. Nie, nie, zaświeciłem. Powiedzieć. Powiedzieć. Powiedz nam coś teraz. Słuchaj tam na górze, nie? Tak, ale ja ci powiem, że chyba bym chciała stąd iść. Teraz pójdziemy, czekaj. Tu jest ta piłeczka, co nie. Zobacz, ja chodzę koło tej piłeczki i nic nie ma. To mi się wyłącza też. No daj tu podwójkę, bo ona i tak nic nie działa. No, ja to... Masz, trzymaj to. Widziałem, że ta piłeczka się zaświeciła. Czy możesz jeszcze raz sprawić, żeby ona się zapaliła? Dotknij tej piłeczki jeszcze raz. Naprawdę tu jestem. Tak, widzę. Widziałem na jednym urządzeniu i na drugim.
Ale ja bym prosił jeszcze raz, żebyś tą piłeczkę zaświecił. Zrób to dla mnie. Pragniemy to uwiecznić. Mamy takie urządzenia, które... Powiem ci, staje się to bardziej niebezpiecznie. No. Sprawdź jeszcze raz, że ta piłeczka się zaświeci. Proszę. Czy to wy sprawiacie, że te gałęzie spadają? Gdzieś nie ma wiatru w ogóle. Ty. Jak to samo tak spada z siebie? No, rozumiem, wiatr jest, nie? Coś tam lekko, ale to nie ma jakiegoś wielkiego wiatru. Czy wy sprawiacie, że te gałęzie spadają? Czy to wasza magia sprawia to? Patrz. Idź stąd. No, tak, za niedługo pójdziemy. Zaraz idziemy, no. Chcesz nam jeszcze coś powiedzieć? Czy te gałęzie, że spadają, mają nas wystraszyć, tak, żebyśmy sobie z tym poszli? Czy to jest znak, że mamy stąd iść? To jest nim, to jest koło nas, co spaduje już. To jest niemożliwe, kurwa. Nie ma zero wiatru, zobaczcie, my te gałęzie się nie ruszają ani trochę. To wiadomo, że to możemy sobie też tak gadać, no ale te drzewa są dosyć wysokie, zobaczcie, jak one muszą być stałe. A na tym SB7 było dobre, jeszcze odnajmy, że na SB7 puścimy i... A ja myślę, czy może tam nie podejść do tego rozwidzenia, no to chodź. Idziemy, czekaj, wezmę piłeczkę. Widzicie, mamy tu grubo. Ja. Ale jak dla mnie to noga. No. Do wycięcia są te niektóre. Tak, tak, tak. Zobacz. Jordania. Ta Jordania coś to zrobiła. Tu? Czy jeszcze dalej też? Nie, ten gościu tam wychodził, dalej. Nie, aha, ten chyba okres wrócił. Nie możemy tutaj. Tam bliżej trochę. Trochę się nie spodziewałam, prawda? A w zasadzie od razu, bo... jedno z pierwszych... To jakby ktoś za nami szedł, nie? No. Podążasz za nami? Idziesz za nami? Pokaż tylko ten czujnik. Podejdź do mnie. Dotknij tego urządzenia, które mam prawe ręce. Nieźle. Dobra, idziemy. Mają kroki słyszą za sobą. Tu ten gościu no, wyszedł tu, stąd. No, no i to takie fajne. Ja jeszcze SB7 puszczę i... Chwilkę postoimy. A w zasadzie ja coś chciałam dowiedzieć, to w zasadzie się dowiedziałam. Gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne. No tak, były tu na pewno gospodarstwo, jak to była osada, no to musiało być, nie? Wszystko. No jest taka ławeczka nawet. Dobra, puszczę tu SB7, zobaczymy, czy jeszcze coś. Ta piłeczka się zaświeciła na 100%. Aha, tu masz. Puszczę jeszcze tą piłeczkę, jeszcze raz położę. Jesteś zły na nas? No, chyba tak. Że tutaj jesteśmy, tak? Że próbujemy nawiązać z tobą kontakt. Jesteś zły na nas.
Zaraz sobie stąd idziemy. Czyli były tutaj gospodarstwa rolne, tak? Duża osada. Nie, były chyba, były. Może się zbliżyć do tej piłeczki jeszcze raz i ją dotknąć? Dotknij tej piłeczki. Mam jeszcze pytania, czy zmarł tu ktoś, czy zginął ktoś w tym lesie? Czyli dalej tutaj mieszkacie w tym lesie, ten dom jest dalej dla was, ten las jest dla was domem, tak? Za bardzo. Czekaj. Jeszcze SMS-y. Może tu są drzewa, to może to tak nie łapać. Albo silent. Więc mam takie urządzenie. Jak płyniesz na nie myślami, to możesz pokazać mi to, co ty widzisz czas po tamtej stronie. W swoim świecie. Zrób to dla mnie. Tym urządzeniem, które mam w ręce. Nic nie ma. Nic mi nie chcesz pokazać? Nic a nic. No trudno. Dobra, nic nie ma. Nie wiem, czy to się nagrało. Stał tam, daleko. Tam daleko, tam gdzie świecę teraz, wiesz? I znikło. Ale nie ma. Tam, widzisz, tu. Nie ma. Błąd, żeby to było, ale nie ma. Tam widzisz, żeby co łapało. Mówisz, że tak nie łapie nic, widzisz? A normalnie postać tam stała. O. Nie, to mogło być. Nie ma. To gałęzie. To mogło być gałęzie. Nie wiem, czy to się tam nagrało. Tam. Patrzcie, znowu było. Stoi, nie wiem, czy to być, to może być błąd. Nie? Ale zobacz, jakie duże, nie? Czekaj. Dziwne to jest trochę. A to z widowy musicie sami ocenić, czy to są gałęzie, czy po prostu błąd, czy ten. Dobra. Już pomału będziemy się stąd, idziemy sobie stąd, zostawimy cię tutaj. Czy chcesz nam coś jeszcze przekazać? Wycieczka. Tak, była to taka wycieczka. Wycieczkę sobie, sobie tu zrobiliśmy i uciekamy już tutaj stąd. Zostawiamy cię tutaj. Dziękuję za odpowiedzi. Tak, wyczerpujące. Pozostańcie tutaj, nie podążajcie za nami, nie macie do tego prawa. No z tego miejsca będziemy się już z wami żegnać. Widzieliście, no las na pewno jest nawiedzony. Wiadomo, że jest to las, gąsienice się łamią, ale widzieliście te odpowiedzi? Nie, usłyszysz głos, jak to było? Tak. Hałas z góry i nas w tym momencie potężny tego, było to się tak mocno to. Tak, tak, tak. Teraz, tak, akumulacja. Teraz znowu gałęzi. Stoimy i nic nie lecą żadne gałęzie, więc nie wiem, ciężko to stwierdzić, że myśmy akurat chcieli kontakt nawiązać i zaczęło to lecieć. Ja do takich miejscówek zawsze sceptycznie podchodzę, było to czy jakieś zwierzątka czy coś, ale no. Było to tak złowrogo dosyć, no, ale odpowiedzi były bardzo fajne. Tak. I na SB7 było i też dobrze. Tak, no. Potwierdziło jakby tą osadę. Tak. Te rytuały, nie? Tak. Więc
Ja jestem usatysfakcjonowana. Spoko, jest wszystko. No i powiedziałem prawdopodobnie tam na SB7 jeszcze, ty pewnie już o tym wiecie, ja jeszcze nie, ale chyba tam było, że studenci się pytałem, no to powiedział, że nie. No. Nie, wiadomo, że to jest legenda, miejska legenda, która tu gdzieś powstała. No. Dobra, tak? Myślę. Może nie. Co chciałem powiedzieć? Myślę, że wam się film podobał z tego miejsca. Dajcie, napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak wy tu macie przemyślenia na ten temat. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Chcecie więcej takich mrocznych wypraw. Dawaj suba, jak jesteś pierwszy raz na moim kanale. I co do następnego. Na razie, cześć, hej.